Jak każdego roku szkoła podstawowa nr 34, która za patrona ma Aleksandra hrabiego Fredro, nie zapomniała o Dniu Dziecka. Raz w roku książki poszły na bok, a dzieci na specjalnym festynie oddały się ogólnej zabawie. Istota tego dnia to przede wszystkim integracja całej społeczności naszej szkolnej, nauczycieli i uczniów przede wszystkim oraz rodziców. Zatem w tym dniu nie było żadnej zemsty, polowania na uczniów, a każdy nauczyciel dla uczniów był niczym ciotunia. Lubimy swoich uczniów i cieszymy się, że tutaj są z nami i że możemy spędzić trochę czasu w innej formie z nimi dzisiaj. Przebrałyśmy się, bo to był pomysł na taki, nie wiem, zapasowy i w ostatniej chwili wymyślony, no traktujemy to jako zabawę raczej. Słyszałem, że będziecie pisać skargę na nauczycieli, na dyrekcję, że tylko raz w roku taki dzień jest, to prawda? Tak, chcielibyśmy więcej takich dni, no bo jest fajnie, jest przyjemniej, nie trzeba się uczyć, siedzieć i się nudzić. No. Zbliża się koniec roku, co roku organizujemy taki festyn, wszyscy nauczyciele są zaangażowani oraz dyrekcja szkoły. Pogoda dopisała i to jest najważniejsze, wszyscy się świetnie bawią i integrują. Podziwiam naszych nauczycieli, że tak się zaangażowali w przygotowanie tej imprezy. Bo nie muszą uczyć. Dokładnie, ale pracy jest dużo i przed, i po, i w trakcie. Także mamy kiełbaski, warkoczyki, tatuaże, malowanie twarzy, wata cukrowa. Szkoła podstawowa przy ulicy Marii Dąbrowskiej to tysiąclatka, która powstała w latach 60. XX wieku. To ceniona placówka edukacyjna w mieście. No, jesteśmy szkołą położoną w dzielnicy Raków. Mamy ponad 300 uczniów. Nie jest to duża szkoła, taka średnia. Można powiedzieć, że jest strasznie wspaniała. Chodzę tu już od 4 lat. Mogę stwierdzić, że bardzo dużo w tej szkole się nauczyłem i dużo z niej wyciągłem z nauki.